Mamy za zadanie uprościć takie wyrażenie. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8a kwadrat b do potęgi piątej c do potęgi trzeciej. Najprostszy sposób na uproszczenie takiego pierwiastka sześciennego to rozłożenie tego wyrażenia podpierwiastkowego na czynniki, które będą trzecią potęgą liczb całkowitych i takie, które nie będą. Te wyrażenia, które będą trzecimi potęgami, możemy łatwo wyłączyć przed pierwiastek, a pozostałe zostawimy pod nim. Zacznijmy od 8. Czy jest taka liczba, która podniesiona do potęgi trzeciej da nam 8? Rozłóżmy w takim razie na czynniki 8. 8 to 2 razy 4. 4 to 2 razy 2. Zatem 8 to 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do potęgi trzeciej jest równe 8. To jest równoważne temu, że pierwiastek trzeciego stopnia z 8 jest równy 2. Zatem 8 będzie łatwe do spierwiastkowania. W takim razie napiszmy pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Raz. Zobaczmy kolejne wyrażenie. A kwadrat. W łatwy sposób nie znajdziemy liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej da nam a kwadrat. Oczywiście da się to zrobić, ale jest to podchwytliwe, zatem zostawiamy tutaj po prostu a kwadrat. Piszemy a kwadrat. Użyjmy innego koloru. B do potęgi piątej to jest po prostu b do potęgi trzeciej razy b do kwadratu. C do potęgi trzeciej już jest w takiej formie, jakiej chcemy. W takim razie przepisujemy razy c do potęgi trzeciej. To jest równe iloczynowi tych pierwiastków, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 8 wyliczymy łatwo, razy, również łatwo wyliczymy pierwiastek trzeciego stopnia z b do potęgi trzeciej, także napiszemy, tak, także to napisaliśmy sobie, to napisaliśmy. Łatwo wyliczymy również pierwiastek trzeciego stopnia z c do potęgi trzeciej, to napisaliśmy. W takim razie zostają nam te dwa wyrażenia, no możemy je napisać pod jednym pierwiastkiem. Czyli to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z a kwadrat razy b kwadrat. Uprośćmy to wyrażenie dalej. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2 razy. Pierwiastek trzeciego stopnia z b do potęgi trzeciej to jest b. Pierwiastek trzeciego stopnia z c do potęgi trzeciej to jest c. I nasz pierwiastek trzeciego stopnia z a kwadrat b kwadrat zostawiamy. Dalej tego wyrażenia nie możemy uprościć, w takim razie koniec.